Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj bez kamerki i troszeczkę wyprzedzam odcinek, dlatego że już jeden odcinek Speedrun mam nagrany, ale wypuszczę go dopiero w poniedziałek, gdyż jest on połączony z innym tematem. I tutaj troszkę wyprzedzę. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś wielki problem, gdyż rankingi tutaj nie są jakieś odległe od siebie. Gram na 10 minut, komentuję ruchy, zapraszam serdecznie. Celem jest zrobienie rankingu co najmniej 2400, ale zobaczymy, jak to się będzie układało później. Jest ruch E4. Celem również jest pokazanie, jak grają osoby na tym poziomie, jakie popełniają błędy i właśnie będę o tym mówił. Właśnie zauważyłem, że po ruchu C5 często ten goniec wylatuje, ale też na C4 bardzo często właśnie. Na B5 jest to kompletnie niegroźna sprawa. Zagram po prostu A6, gdzie w obronie sycylijskiej posunięcie A6 się przydaje jak najbardziej. No i tutaj można zagrać B5, ale też można zagrać E6, żeby nie wpuścić gońca. Ale zagram B5, dlatego że jak goniec tutaj pójdzie, to mogę zagrać po prostu wieżę A7 i się nic nie dzieje. Goniec, zobaczcie, tańczy. Przeciwnik prowokuje mnie do ruchu C4, odejdzie gońcem, ale zostawimy małą pułapkę. Goniec B7 i teraz grozi C4 z opcją wybicia pionka za darmo. Jeżeli skoczek zagra na F3, to tak się stanie, a jest duże prawdopodobieństwo. Nawet ruch A4 faktycznie daje tę możliwość, więc gram po prostu C4 i zbijam pionka za friko, więc widzimy w szóstym ruchu już jest pionek za darmo. Wszystko się tutaj trzyma, wracam po prostu gońcem, który pilnuje zawsze wieżę, więc po wybiciach i wymianie wieży na A8 czarne mają po prostu pionka więcej. No i tutaj myślę, że zagramy po prostu D5, żeby przytrzymać punkt C4. Jeżeli wybicie, no to myślę, że po prostu CD lub DC. Jeszcze się zastanowię właśnie w tym momencie, choć logika mi podpowiada, że chyba trzeba zbić pionkiem z D na C, żeby goniec miał troszeczkę tutaj swobody. Taki ruch oczywiście też brałem pod uwagę. W tym momencie myślę nad hetman D7 może, po prostu, żeby bronić. I w następnych planach będę próbować wyprowadzać swoje figury. Jest goniec B2, dlatego zagramy skoczkiem na F6, potem naturalne E6 będzie celować w skoczka. No i cóż, z tym skoczkiem z B8 też trzeba zrobić porządek, aczkolwiek... O właśnie, aczkolwiek chyba teraz nie muszę aż tak mocno. Teraz pójdę E5. Ruch C3 przede wszystkim no, schował gońca, to znaczy zablokował go i jest to na pewno ruch nie do końca dobry. Mogę bardzo przeszkodzić przeciwnikowi w zrobieniu roszady, dlatego wyprowadzam gońca na C5, lecz też jest taka opcja jak skoczek F2. No i tego nie zabronimy przeciwnikowi. Niech sobie w ten sposób gra... What? Król F1? O co tutaj chodzi? No dobra, myślę, że po prostu roszada i problemy nasze rozwojowe się kończą. O ile możemy nazwać to problemami, ale myślę, że bardziej chodzi o to, że już nie mam, że tak powiem, żadnych tutaj zagwozdek rozwojowych. Skoczek A6, dlatego że przerzucę potem skoczka na C7. Przeciwnik chce mi dać mata na H7, na szczęście jest skoczek na F6. Ciekawe, czy on to dostrzega. Myślę, że po prostu mogę przerzucić skoczka od razu. Tak zrobimy. Tak zrobimy, żeby bronić tutaj na B5. Posunięcie D3. Bardzo szybko zagrał. Bardzo szybko zagrał przeciwnik. No i cóż, jeżeli wybije, on wybije tu. Inaczej, zagramy najpierw H6, żeby sprowokować skoczka do E4. Wtedy wybijemy to skoczkiem albo gońcem. Jeszcze się muszę zastanowić, czym będzie lepsze, bo jak wybije skoczkiem, on wybije. A tu mam jakieś F5 i tutaj się goniec i tak może rozegrać. Więc to nie musi mieć ogromnego znaczenia. Więc chyba skoczek za skoczka, bo tutaj jest atak. No więc wybijemy skoczek za skoczka, niech będzie. Tym pionkiem jednak odbił, zgoda, pełna zgoda i myślę, że po prostu bicie tutaj, wejście wieżą, ewentualnie taki ruch, czyli tutaj już może się fajnie to wszystko nam ułożyć i przeciwnik może mieć problem. Zagramy tak, sprowokujemy go do bicia, zagram E4, on zbije, ja zbiję, hetman zbije. I tam za chwilę damy mata, on się zasłoni, tutaj wejdzie wieża z matem, król G1, król, hetman E1 mat. Tak pewnie będzie, zobaczymy, czy udało mi się przewidzieć przyszłość. Otóż, no jest to bardzo prawdopodobne, tak się też dzieje, moi drodzy. Przeciwnik tutaj dał się złapać,
Pozycja jest kompletnie przegrana. Jeszcze można było tak zbić. No a to teraz jest bicie. A, przepraszam najmocniej. Przewidziałem przeszłość mata. Przecież król nie może na G1, bo stał goniec. Zgadza się. No partia z tych przyjemniejszych. Nowa na 10 minut. W takim razie lecimy. Jest posunięcie E4, więc dzisiaj festiwal chyba obrony sycylijskiej. Zobaczymy, jak tym razem przeciwnik zareaguje. Skoczek na F3. Ja zagnę sobie tym razem skoczkiem na C6. Goniec B5, no częsty obrazek oczywiście. Tutaj można grać bardzo, bardzo, bardzo różnie. Zagram po prostu D6, bicie jest absolutnie nie jakieś tam groźne. Para gońców jest już po mojej stronie. I teraz zagram przez G6, choć też ruch E5 jest ciekawym ruchem, ale C3, D4 będzie grane. Zagram na razie G6, wstawię gońca na G7. I to się może po prostu trzymać, znaczy to się na pewno trzyma, to jest normalna pozycja. Wieża E1, dobrze, goniec B7, ale widać już, że białe w tej sytuacji grają dobrze. Tu trzeba to oddać. I teraz zagramy skoczkiem na F6 z prowokacją. Źle zagrałem, słuchajcie, bo on mógł zagrać E5 i ja myślałem, że jak odejdę, on mi zbije pionkiem, przecież tam wieża stoi. Źle zagrałem, on nie wykorzystał tej sytuacji, żeby mi rozszczepić te pionki. No teraz po roszadzie już tego nie może zagrać. Znaczy może, ale nie rozszczepi mi pionków, bo zawsze mam wybicie. Goniec na G5. No widzę, że dosyć prawidłowo tutaj gość sobie to rozgrywa. Ja tutaj z przyczajki zagram wieżą na B8. A co tam? Może zagra przeciwnik B3, ale zagrał chyba lepiej hetman D2. Dobrze, skoczek w sumie tędy może przejść. Myślę, co dalej. Ja myślę, że zagram po prostu E5 do centrum. Przyblokuję troszkę pionka E4, tak żeby on nie miał za bardzo jakiejś gry. Ale widzę B3 posunięcie i to mi się podoba po stronie czarnych. Przeciwnik będzie chciał zagrać tak. I teraz pytanie, czy zagrać tutaj i potem wymienić hetmany? To myślę, że jest całkiem sensowne. Figurowo pytanie, czy ja chcę wymienić hetmany? A może zagramy po prostu goniec na G4 z opcją wybicia skoczka, żeby zepsuć mu strukturę. Dlaczego by nie? Bo jeżeli nie ma skoczka na D2... No właśnie, tak się też dzieje, słuchajcie, więc tak zagramy. Od razu wybiję, żeby zepsuć strukturę, bo już mam taki plan, że zagram skoczkiem na H5 i wejdę na F4 i to będzie świetne pole, jeżeli goniec wybije mi na G7, a się tak prawdopodobnie może zdarzyć. Wprawdzie ja mogę też wybić, ale zostawimy pułapkę. Zagramy tak. Jeżeli on zagra wieżą na G1, to wybije gońca. On wybije tutaj i tak się też dzieje. Zdobędę hetmana, moi drodzy, dlatego że jak hetman wybije, skoczek na G3, szach i zbijamy hetmana na H6. No, pułapka, przyznam się, zacna wyszła, przeciwnik nie dostrzegł. Mamy to, aczkolwiek to jest wszystko dla treningu, więc tutaj nie ma się co podniecać. No, ale podstawki już teraz widzę, że lecą. Skoczek D2 stracił swoje życie i nowa partia. Lecimy dalej. Mamy tutaj przeciwnika 1156. I znowu festiwal obrony sycylijskiej, proszę bardzo. Niech będzie, co tam, tematycznie trzeba pograć. Znowu niech będzie ruch skoczek C6. Ciekawy, czy goniec sam zagra. Nie, 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 nie. W trzecim ruchu posunięcie E5 nie może być dobrym ruchem. Hetman C7 i czaje się na tego pionka. On może obronić to tylko przez hetman E2, ale zasłoni gońca i zobaczy, co się dzieje. Po prostu zdobywam pionka. Jakiś tam ruch skoczkiem tu czy tu nie byłby groźny, bo zawsze hetmanem odchodzę na B8, a teraz po prostu wziąłem pionka. Cóż mogę powiedzieć? Pionek więcej. Gram D5 i mam silne centrum. Tutaj będzie groziło D4. Dobra, widzę to, mój drogi przyjacielu. Pytanie, czy po takim ruchu ty wtrącisz mi taki ruch, czy go dostrzeżesz? Zakładam, że tak, więc najpierw zagram D4 samemu, a potem tutaj. Ok, skoczek niech stąd mi ucieka. Już widzę coś takiego, żeby spróbować tam dać mata. Coś takiego jak skoczek. Aha, tutaj wejdzie skoczek, potem A4. On ma na to czas, ja mogę w sumie B5 zagrać. Dla celów treningowych myślę, że B5 jest bardzo dobrym ruchem, aczkolwiek mam wątpliwości i co... mam wątpliwości. Zagram tak, bo chodzi o to, że mam pionka więcej i nie muszę na siłę poprawiać jeszcze pozycji. Więc rozwój figur myślę, że tutaj jest po prostu ważniejszy, dlatego też zagrywam skoczkiem. Goniec może przez B7 zawsze przejść, ewentualnie przez D7, C6,
On gryzie, dobra, on gryzie, słusznie zresztą. No to teraz zagram tak, mimo wszystko. Teraz już mogę, bo Hetman jest bliżej obozu swojego. Tutaj będzie mi bił, dobra. Niech mi bije. Goniec B7, tam celujemy. Jak wybicie, to wybicie. Potem jakieś E6. I wszystko się będzie dobrze tutaj trzymało. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Goniec F3. To też brałem pod uwagę, jak najbardziej. Gramy E6, żeby goniec już grał swobodnie. Więc tutaj, jak widzimy, nie ma jakiś fajerwerek, ale jest czysty pion więcej. I jest pełna dominacja. Wieża D8. Nie śpieszę się z roszadą, tylko wzmacniam punkt D4. Nie chcę tego robić tym pionkiem, dlatego że wieża może wejść na E1 i tutaj mi jeszcze celować w króla. Tutaj po prostu odbicie, no właśnie, wieżą czy pionkiem. To znaczy, jedno i drugie jest ok. Jak zbije wieżą, to on będzie miał izolaka. To może być ten plus. Skusza się wieżą mimo wszystko. Mimo, że dam mu szansę wyprowadzić figurę z tempem. Dobra, wieża D7, tak, żeby mieć jakiegoś tam hetmana, żeby zdwoić hetmana, ewentualnie właśnie zagrać goniec E7 i tutaj zrobić roszadę i kolejną wieżą z F8 zagrać na D8 i mieć zdwojone. Co? No trochę mnie zdziwił. No dobra, no to gram swoje na razie. Goniec E7, bez większego tutaj myślę, że wysiłku, dlatego że cały czas mam pionka więcej, przypominam. I jest tutaj gość na związaniu. No więc mogę sobie poczekać i dokończyć rozwój. Dobrze, no to szybko roszadę robię. I tutaj chyba jest w porządku. Znaczy, tutaj na pewno jest w porządku. Tym bardziej teraz, słuchajcie, gram tak. No przecież jak on zbije gońcem, to ja gram E5. Więc gość się sam pomylił i traci po prostu figurę. No więc cóż mogę powiedzieć? Takie są podstawki jeszcze na tym poziomie, ale już na początku grał gość dosyć dobrze, tylko niepotrzebnie tak szybko grał, według mnie. No wymiana hetmanów jest jak najbardziej tutaj korzystna, więc z tego skorzystam jak najbardziej i biję gońca. No więc figura więcej. Wszystko się trzyma, maszeruje pionkiem. Dlaczego nie? Zawsze ten goniec może mi pomóc. On oczywiście, skoczek jeszcze ma coś do powiedzenia. No dobra, niech będzie wieża E4, czyli atakujemy, broniąc pionka dalej. Później jakiś goniec A3. Oj, widełki przeoczyłem, ale słuchajcie, przeoczyłem proste widły na D2. To już też zagrałem trochę za szybko, ale to myślę, że aż tak nie ucieknie. Wieża E8 z opcją wymian. Bo teraz jak skoczek odbije, to teraz też po prostu liczymy sobie taktykę, więc wieża E1 wygrywa kompletnie partię, bo zdobywamy kolejny materiał. To już widać. No mata na E8 nie ma, skoczek broni, goniec broni, nie ma paniki, jest wszystko dobrze. Nowa partia, tym razem gramy białymi, no więc jakby tutaj ładnie zagrać. No dobra, zagrajmy najpierw E4. Zobaczymy, co przeciwnik zagra. Jest E5. Wiem, że polubiliście też gambit królewski, więc go zagrajmy. On jest ostry. Jeżeli przeciwnik zareaguje miękko, lub nie zna, lub będzie się łasił na pionki, to myślę, że może tego trochę pożałować. No ale zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. O, i to mi się podoba. To jest bardzo agresywne podejście. Super, teraz tak. Krzysztof, ty teorii nie pamiętasz, ale wiem, że tu się bije na D5. To jest kontrgambit, którego nie znam po nazwie, ale mniej więcej wiem, jak tutaj grać. Jest tak, a teraz powiedziałem, że wiem, jak mniej więcej grać, a może się zdarzyć tak, że nie będę wiedział. No właśnie, dobrze zareagował, no i mi się ta pozycja nie podoba, ale to jest chyba całkiem okej. Chyba jest taki ruch, żeby od razu tutaj atakować pionka. Jeżeli zagra goniec, o, to też sprytne, bardzo sprytne. Okej, myślę, że po prostu tak. Bo chodzi o to, że teraz już król nie jest na związaniu. Dobra, bardzo sprytnie. Gramy tak. Tak nie może, bo zbijam tu. Więc jak on wybije, to wybijam tu, a pionek więcej jest cały czas po mojej stronie. No, bardzo aktywnie gość pograł. To trzeba mu oddać, że tak
Stara się to robić bardzo sprytnie, ale odpowiednia obrona też może złamać mu szyki. No w każdym razie, teraz już myślę, że. Znaczy, po debiucie białe też nie miały tragedii, oczywiście, żeby to była jasność, ale w tym momencie po prostu białymi już jest bardzo dobrze. Odbijamy i tu jest związanie. Gość wybija, dobra, wybijamy gońcem. Możliwe, że skoczkiem, ale to wtedy ja zbijam tu. Jest pionek więcej i tego pionka się po prostu trzymamy. Mała przewaga, ale trwała, więc to jest tutaj myślę, że istotne, ważne, przyjemne i to się dobrze wszystko kalkuluje. O, to jest ciekawy ruch, muszę przyznać, ale bije na E4. On ma dobry ruch, słuchajcie, skoczek bije E4. Ale to też nie ma tragedii, cały czas mówię, bo mógłbym zbić i zawsze się zasłonić gońcem, oddać tą figurę, ale teraz mam bicie tutaj. I już on nie może mi podważyć tego pionka. Chwilunia, tu wisi, ja tego nie obronię, bo myślałem o długiej roszadzie. Bo jak zrobię długą roszadę, to on mi zbije tutaj i będzie szach i weźmie mi tego pionka. To było sprytne, aczkolwiek nieprzemyślane. No to było. Ciekawe, czy to było przeliczone przez niego. No dobra, ja myślę, że skoczek H3, żeby mieć w zanadrzu już roszadę. Aha, on da mi tu szacha, ja odejdę. Dobra, to się będzie zgadzać. Muszę bronić wieży w ten sposób. On mi da szacha. Jest skoczek F2, ale jest hetman D5. Ciekawe, czy on zauważy tę taktykę. No, muszę przyznać, że gość tutaj pograł nie najgorzej, albo ja coś po prostu pograłem źle. Poczekajcie, mam pomysł znowu taktyczny, piękny. Bo jak tutaj, to hetmanem tu. I on nie może zbić, bo wieża E1. A jak wieża. Wieżą mógł wtedy odbić. Okej, więc to się wszystko tutaj trzymało. Słuchajcie. No myślę, że skoczek F2 z obroną, żeby nie było żadnego szacha. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Pytanie, czy skoczek F6 zagra? Jeżeli tak, to chyba hetman D3, żeby tutaj już nie było niespodzianek. Skoczek na C5 to też jest ruch. Myślę, że hetman C4. Tu trzymamy, tu trzymamy, tu atakujemy. Grozimy wieża B1, czyli tam tego hetmana będziemy starać się atakować. Oczywiście jest zawsze hetman na A3, więc na spokojnie. No ale dobra, odstraszę go, spróbuję go odstraszyć, żeby mi już tej wieży nie męczył. On zawsze też może odejść tutaj, więc wtedy po prostu może E5. To może być dobry ruch, bo hetman będzie bronił pionka. No, tutaj trzeba przytrzymać na pewno troszeczkę mocniej te pionki w centrum. Tak, żeby się to dobrze zgadzało. Dobrze, gramy E5, więc to się na pewno zgadza. Centrum jest silne. Jak to w pionkach wygląda? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Pionek więcej, cały czas. Ten skoczek na C5 jest silną figurą, ale na szczęście jest opcja, żeby tego skoczka stąd wykurzyć i próbujemy zrobić to od razu. Skoczek D3. Po wybiciu zastanawiam się nawet nad biciem pionkiem. Z drugiej jednak strony bicie hetmanem chyba mimo wszystko jest lepsze, dlatego że ten pionek będzie mógł mi pomóc w obronie właśnie kolejnego centralnego pionka. No i teraz widzimy, te pionki fajnie bronią swoich piechurów bardzo wysoko wysuniętych. Do bicia w przylocie nie mogę zrobić, bo stracę hetmana. Tutaj teraz pytanie, chyba tymi pionkami będę maszerował, mogę też tamtędy próbować coś ugryźć, ale myślę, że nie. Myślę, że zagram wieżą tutaj, zawsze hetmana przerzucę tu i te pionki powolutku będziemy dopychać. Ewentualnie jeszcze hetman F3, żeby był bliżej króla i pionka G4, coś w tym rodzaju. Na pewno jedno jest pewne, przeciwnik ma trudniejszą sytuację. O, zobaczcie, próbuje mi się tutaj odgryzać. Myślę, że taki ruch mam teraz, żeby próbować zdobyć kolejnego pionka. Działamy na związaniu. Jeżeli odejdzie król, to oczywiście hetmanem zbijamy i mamy już ogromną przewagę. On zupełnie niepotrzebnie zagrał tym pionkiem na G5. Jest to ruch kompletnie pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Nie ma w ogóle to racji bytu w tym momencie. Po prostu no, jest takie posunięcie i to się trzyma. Tak, F6 również widziałem. Tylko że po prostu zbijam, bo mogę. Jeśli zbiję tym. Ok, to tutaj zaraz myślę nad tym.
Tu się trzyma, po prostu biorę kolejnego pionka. Bo jak mi zbije tu, to wybijam. Wprawdzie zdwojone pionki, ale zawsze o jeden więcej. A centrum zachowane. Nie, no to popełnił gafę, co? Bo mogę zbić nawet tutaj. Nie, no chyba zbije wieżą. On nie może mi tknąć wież, bo tutaj jest związanie. No więc chyba też się pomylił. Liczył prawdopodobnie na bicie tylko na G5. Ok, lecimy z kolejną partią. E4. Już jest 1160. Czeka nas w tej serii troszeczkę tych partii na pewno. Zobaczymy, jaki debiut wybierze przeciwnik. Oczekiwanie na przeciwnika. Dobra, czekamy cierpliwie. Jest E5. Dobrze. Może jakiś gambit centralny tym razem. Jest bicie. Ok. Czyli C3 zagramy. O! Nie chcę grać gambitu centralnego, ale ja spróbuję jeszcze mu to wymusić, grając najpierw gońcem, czyli figura do gry. Te gambity, takie centralne, słuchajcie, na takim bardzo niskim poziomie, one mogą wchodzić generalnie, ale na wyższym poziomie troszeczkę, no mówię tutaj powiedzmy no, o drugiej kategorii, no odpowiednik rankingu jakiegoś 1700-1800, mniej więcej w internecie, no to rzadko kiedy tutaj takie gambity wchodzą, ale przeciwnik póki co idzie w gambit, czyli zbija pionki, a ja w tym czasie wyprowadzam figury, oddaję mu te pionki. To bicie jest bardzo fajne dla białych, bo rozbija jeszcze później gońca bardzo mocno. Ciekawy jestem, czy się zdecyduje. Tutaj trzeba się zatrzymać czarnymi już na... co? H6? Zbędne. Zbędne. Robię roszadę i już w ogóle jest pięknie teraz. Teraz już jest w ogóle pięknie. Pytanie, co dalej? Co, jak zagra tak, to trochę będzie mu ciasno. Wyszedł hetmanem. What? Mogę tak zagrać. Mogę zbić tutaj i wejść skoczkiem. No dobra, zbijam. Zbijam skoczkiem na C3 i mam piękne wejście do centrum. Oczywiście może tak. Spróbujemy może później tak. Wieża E1, związanie będzie. Dużo jest dobrych opcji. Mam tylko pionka mniej za taką cenę, jeśli on zagrał H6, ruch zbędny i hetman, ruch kompletnie zbędny w debiucie, no to musi tu być dobrze. I to jest właśnie to, co można sobie poprawiać w swojej grze. Goniec B4, no to tym bardziej wchodzę skoczkiem na D5, atakując przy okazji gońca, hetmana. Zależy jeszcze, gdzie hetman pójdzie. No musi na D8, bo inaczej widełki tutaj strzelam. Więc jak odejdzie na D8, to mam coś takiego jak bicie, skoczek i hetman B3. I atakuje tu, i atakuje tam. Więc kompletnie gościa tutaj można już pozbawić punktu, że tak powiem. A, jeszcze jest hetman D6. A to lepsze trochę. Faktycznie nie dopatrzyłem, ale myślę, że... Wiecie, o czym myślę tutaj. A, inaczej. Mam goniec F4, przecież. No właśnie, najpierw figura, jeżeli ma możliwość. No i skoczek współpracuje z gońcem, świetnie atakuje na C7 i zbijam. Jeżeli hetman C5, no to najpierw zbiję z szachem, tak żeby zdroszować króla. Aczkolwiek mogę zbić też wieżę i już mieć tutaj materialnie lepiej, ale też nie muszę tej wieży na siłę zbijać. Bo dlaczego mam to robić? Jak już wziąłem pionka, w pionkach jest równo, ale król nie ma roszady. Za chwilę zagram wieża C1, A3, B4, może jakieś bicie tutaj, mnóstwo gróźb. Oj, a tu nie mogę, no na razie nie mogę. Ta wieża pójdzie tu, ja już mam pewien pomysł. Wieża C1 broni gońca. Jak wieża ucieknie, gram tak, on odejdzie tu i wtedy goniec na D6 zdobywam hetmana. Tak zrobimy. No bo oczywiście, jeżeli co innego on teraz zagra, to ja po prostu trzaskam wieżę, więc on musi tą wieżą zagrać tutaj i wszystko się będzie zgadzało. G5 zagrał, ok. Mogę tak i po prostu zbić tą wieżę. To jest jak najbardziej dobre, ale chcę zachować swój plan, więc zachowam gońca na G3 i będę tutaj pilnował tego skoczka. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa.
Co, mój drogi przeciwniku, wymyślisz teraz? No ale tutaj trzeba oczywiście wyciągnąć wnioski z takich partii. Przede wszystkim, to już powtarzam do znudzenia, ale szachy w pewien sposób muszą być nudne, powtarzalne, i w ten sposób możemy po prostu poprawiać swój poziom, jakby to nie zabrzmiało. Tak jak w sporcie, powtarzalność jest najważniejsza, ale to jest oczywiste. Ale też przypominam właśnie, że figury muszą wychodzić, robić roszadę. Jeszcze zależy oczywiście, jaki debiut. I tam powstają takie sytuacje, gdzie po prostu czasami, ale on dziwnie gra. No słuchajcie, no nie wiem, zagram chyba po prostu gońcem na B3 i wezmę za chwilę wieżę, bo nie ma tutaj co kombinować. I straciłem wątek, słuchajcie. Czy głównie chodzi o to mi, żeby mieć dobre nawyki podczas gry w szach. Dobre nawyki gwarantują dobrą ścieżkę rozwoju. Bo jak ktoś się uprze, że będzie grał w debiucie, powiedzmy tam jakiś ruch pionkiem centralnym, a w następnym ruchu na przykład tutaj skoczkiem na bandę albo drugim skoczkiem na bandę i on musi tak zagrać zawsze, no to niestety nic dobrego z tego nie będzie. To wiadomo, że trzeba brać przykład z lepszych. Sam biorę przykład od lepszych, bo zawsze będą lepsi ode mnie, więc ja tutaj nie chcę się, że tak powiem, wywyższać. No ale poziom oczywiście mam zdecydowanie wyższy niż większość Polaków w szachach, więc to jest taki mój mały atut. Ale to też jest wypracowane przez lata i no, to jest po prostu pasja, ale też myślę, że jakaś tam praca z tego powstała, znaczy owoc tej pracy powstał, więc to jest, no trochę się to, dobra, trochę się pomądrzy, no niech będzie, niech będzie. Wybaczcie. No, ale to już sobie tak można filozoficznie pogadać. W każdym razie, nie chcę tutaj też za dużo mielić językiem, bezsensownych zdań. Dobre nawyki, taktyka, grać, wyciągać wnioski, ale to jest też żmudna praca. To też wiecie, to często jest takie przekonanie. Tutaj sobie przypomnę taką rozmowę z jednym z moich kolegów, z mistrzem FIDE, który nieraz mówił rodzicom, uczniom, swoich uczniów, że to, że z kimś się popracuje pół roku czy rok czasu, to nie znaczy i nie gwarantuje sukcesu. Moi drodzy, absolutnie nie. No, szachy to jest proces długi. To znaczy kwestia, jaki poziom chcemy osiągnąć. Oczywiście, jak chcemy zdobyć piątą kategorię, czwartą, trzecią, no to jesteśmy w stanie zrobić to w rok czasu. Jak najbardziej. Ale żeby zrobić dwójkę i wyżej, no to nie jest już tak łatwo, bo tam już wchodzą takie, powiedzmy, niuanse w dużym cudzysłowie. Bo mikroniuanse, no to wiadomo, że tam na poziomie arcymistrzowskim. A rodzic ma wrażenie, że jak będzie miał super trenera, arcymistrza czy nie arcymistrza nawet, to już jest pozamiatane i powiedzmy, jego syn czy córka będzie świetnie grał w szachy za pół roku, czy rok, czy powiedzmy nawet 2 lata. Nie ma takiej możliwości i to trzeba jasno mówić. Dobra, tutaj wzbijam oczywiście na C5, bo po wybiciu jest goniec na D6, ale każdy z szachami może sobie oczywiście dla siebie znaleźć swoją taką drogę. Niektórzy chcą faktycznie wysoki mieć poziom i trenują ostro, a niektórzy traktują to jako hobby, ale też te hobby może się trochę przerodzić w taką rywalizację pomiędzy, powiedzmy, sąsiadem lub z kimś w rodzinie, więc ale to jest taka zdrowa rywalizacja, uważam, więc wtedy staramy się czerpać jakieś więcej wiedzy i to jakoś tam wykorzystywać. No tutaj już przeciwnik, jak widać, ma pozycję opłakaną, wszystko już powolutku leci. No dobra, tu myślę, że goniec sobie zagra. Jakiegoś mata będę chciał wrąbać. Jeżeli król H7, to mat na F7. Jeżeli tutaj, to mata nie ma, ale jest mat na F7. Dobra. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, do zobaczenia.